Przechodzimy do rozpatrzenia 36. poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Konsekwencją przyjęcia tej poprawki będzie bezprzedmiotowość poprawki 121. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 36, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, za oddało swój głos 193 posłów, przeciwnego zdania było 257 posłów. Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.